witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie taki troszkę luźny vlog, bo będziemy robić różne rzeczy. Właśnie jedziemy na targi. Do Łosiowa. A czego targi? Kwiatów. Rolnicze. Ogrodnicze. Jedziemy, jak widać, w stałej ekipie Adam, Sonia i gość specjalny. Mama Soni. Mama Dorota. Dam cię, póki możesz. Kiedyś będziesz miał dom i będziesz taki sam. Niepotrzebne jest kolejne drogie hobby. Myślę, że rośliny są drogim hobby. Także wiesz, na razie mam to i wystarcza. No, moi sąsiedzi mają jakieś 3 BMW. Wsadzone w ogrodzie. Masakra. Ale w sumie ja nic nie mówię, bo sprzęt do nagrywania też kosztuje tyle, że masakra. Ładnie przywitali. Witamy w Polskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Bo może się zdarzyć, że będziemy dwa razy kursować. Niekoniecznie, ale... Ale może tak być. Adamcie, nie brać ci bluzy. Nie, ciepło jest. Ale weź torebkę, nie? Ja wiem, że super jest klimat takich wioskowych festynów, chciałem powiedzieć festiwali, festynów. Kiedyś jak jeździłem, jak pracowałem jeszcze w telewizji, to ciągle jeździliśmy na takie rzeczy i wiadomo, że już po tym drugim czy nawet trzecim razie to wszystko wygląda tak samo i już można żygać trochę, ale długo nie byłem, więc naprawdę teraz jara mnie ten cały klimat. Po prostu ta taka muzyka, ci ludzie, te wszystkie stragany, to jest takie super, takie niecodzienne po prostu. Jak było na poprzedniej edycji? Nie wiem, bo nie byłam. Na pierwszy raz. Tak? Ja jestem pierwszy raz, dlatego że Kasia nie mogła przyjechać. Kosty, jaj, rośliny? Inną kwestią jest to, że ja się w ogóle nie jaram roślinami, nie mam ogrodu, nigdy nie miałem, więc w ogóle przebywanie w takim otoczeniu jest super. Idziemy tak, najpierw jedną drogą. No. Zobaczymy, ile będziemy mieć w rękach. Pierwsze zakupy, szybko. Ledwo wyszliśmy. I różowe, tak? Pani widział. On był przycinany, no niektóre pędy wiadomo, że jak był młody, jeszcze nie zdrewniały, więc... Wolałbym ucień. Dobrze. Soczek bierzemy? A ty jaki? Chcesz? Jabłko, góra? Jabłko, gruszkę. Dobrze. Jabłko i imbier, tak? Ja ta żurawka? Dziękuję. Jak tam, sędzia, dobry? Pyszka. Naprawdę super. W ogóle zaskakujące jest to, że we Wrocławiu na przykład taki soczek by kosztował 10 zł nawet, a tutaj prosto od dostawcy 4. Ale w smaku jest super. Soczek był z gospodarstwa sadowniczego Agnieszka i Sławomir Rutowicz w Radoszowicach w województwie opolskim. Także jeżeli kiedykolwiek będziecie w okolicy albo zobaczycie w sklepie soczek z tego gospodarstwa, to mogę bardzo serdecznie polecić. Czas na polskie jabłka i gruszki. Przyjedź, spróbuj, nie pożałujesz. Koniec tego dobrego.
My do domu mamy miętę i bazylię. Gruszkową i jabłkową miętę. I bazylię normalną. A co ogólnie kupiliśmy? Dużo dużych różności. Rośki. W programie Twój wymarzony ogród. Waszą prowadzącą jest? Cącia. Cącia. Co dzisiaj będziemy robić, Cącia? Będziemy sadzić bazylię i miętę. Bo najpierw się daje takie oto bobki, a później się daje ziemi. A tu co się dzieje? Ci, że przeżyją u nas? Jeśli kituś nie zje, to tak. A prawdziwym powodem, dla którego tu przyjechaliśmy, wcale nie był Łosiów, tylko pierwsza komunia tego Nisponia jednego. Ja swojej pierwszej komunii nie bardzo pamiętam, pamiętam tylko tyle, że prezentów też nie pamiętam. I tak jakby na tym się skupiałem całą swoją resztę życia. Więc droga mamo i tato, w tym filmiku chciałbym was spytać, gdzie jest mój hajs z komunii? A ty, Sącia, pamiętasz swoją pierwszą komunię? Trochę. Co dostałeś na prezenty? Sam rower. I hajs, którego nie dostałam, bo moja mama go przejęła. To jest właśnie najgorsze. Gdzie są te wszystkie pieniądze? Dostałam wyjazd do Paryża. O, to super. Jak było w Paryżu? Bardzo fajnie. To musimy pojechać kiedyś teraz i zrobić vloga. Tak. Back to the Disneyland. Dobra, jesteśmy już prawie przy kościele, więc nie bardzo wypada nagrywać. W każdym razie... Peace out, yo. Tak, Mati? Tak. Co tam, przyspałeś całą uroczystość? Tak. No. Ale z ciebie buntownik. W każdym razie ja lubię spać w kościele. Tak? Usypiają cię te piosenki wszystkie? Tak. Dostałem coś takiego do robienia zdjęć. Canon 5D Mark III 70-200 f2.8 LK. To tylko potwierdza moje przypuszczenia, że chyba nigdy już nie kupię pełnoklatkowej lustrzanki i pełnoklatkowych obiektywów do lustrzanek, bo to jest po prostu przesada. Tyle to waży w porównaniu z moim aparatem i z moją kamerą. To nie zmienia faktu oczywiście, że zdjęcia robi piękne lub piękne głębie ostrości, fajny szybki autofokus i tak dalej, ale jednak brak wizjera elektronicznego i ciężar całego tego setupu mówi nie.
I to tam impreza, impreza i po imprezie. Tak tam wrażenia. Wspaniale. Pojedli. Pojedli. Popili. Popili. Chociaż wódeczki nie było. Co za polska impreza bez wódeczki? Ja tutaj jest muszę jakieś zażalenie. My jesteśmy katolicy i jak jest kościelna impreza rodzinna, alkoholu nie ma. Na weselu też nie ma? W kościele nie. Chociaż nie, państwo młodzi wypiją. Dobra, zobaczymy, przyjedziemy do domu, zobaczymy jak tam playa, czy już wszystko działa, no. Chociaż gry już kupił podobno, nie? Tak. Ach, ten Mati. W gorącej wodzie kąpany. No.